Wracamy! Siemanko, witajcie na dzisiejszym odcinku. Widzimy się po dość długiej przerwie zimowej. Na tą przerwę składała się przede wszystkim moja operacja kolana, gdzie tam mi wycinali kawałek łąkotki, bo była już mocno uszkodzona. A jakie plany na dzisiejszy odcinek? Na pewno zaczniemy od bike checku mojej zjazdóweczki, bo troszeczkę zmian w niej wprowadziłem. A następnie wpadamy na Łysą, bo była tam duża przebudowa po zimie. No i dzisiaj mamy spontaniczny jamik, więc czekajcie na więcej. Dotarliśmy na Łysą, zaczniemy sobie od mojego rowerka. Sporo się zmieniło, niesporo się zmieniło. Zaczynamy. Od zeszłego roku na pewno zmieniły się obręcze. Obręcze zmieniły się na Dartmoor Shield, kolor czerwony, tak jak samochodzik czerwony, bo szybkie. Kolejna rzecz, która się zmieniła, trochę dziwnie idziemy, bo idziemy od kółek, ale zmieniły się oponki. Wjechała Kenda Nevega, ale niestety z dostępnością opon na 26 cali jest krucho, więc wpadły mi takie w ręce. Nie narzekam, fajnie mi się na tym jeździ, toczą się szybko. Naprawdę polecam, jeśli ktoś szuka jakiejś budżetowej opony, no to jak najbardziej, czemu nie. Kolejna rzecz, jaką zmieniłem, no to na pewno będzie kierownica. Ostatnio był to NS-ik, tym razem wjeżdża Race Face i tutaj wielkie ukłony dla Power Bikes z Krakowa. Chłopaki mnie obdarowali takim fajnym sztosem. Najważniejsze jest to, że w przeciwieństwie do NS-a jest prosta. NS się niestety poddał przy jednej glebie. Z takich największych zmian to w sumie wszystko, reszta została tak naprawdę z zeszłego sezonu, czyli korby, platformy, siodło, amortyzatory, no i napęd. To możecie sobie obczaić w moim tak naprawdę pierwszym vlogu, jaki jest na moim kanale, czyli bike check zjazdówki. I tego szukajcie z zeszłego roku, podobny termin też jakoś w kwietniu chyba dodawałem. Na razie tyle, jeżeli chodzi o zmiany w zjazdóweczce. Wiadomo, zawieszenie jest po serwisie, kółeczka świeżo zaplecione, więc zobaczymy dzisiaj, przetestujemy, co tutaj się będzie działo i czy jestem dobrym zaplataczem kół. Kolejna rzecz, no to zmiany na Łysej i za chwilę zrobimy sobie takiego szybkiego track walka. Pierwszą zmianę, jaką możecie zauważyć, to na pewno jest tutaj kłoterek. Jest chyba 10 czy 20 cm wyższy niż w zeszłym roku. Wiadomo, spawana konstrukcja przez naszego kolegę Turba, za co mu bardzo dziękujemy, bo robi niesamowitą robotę dla tego sportu. Idziemy oglądnąć, co się dzieje dalej, wszystko wam pokażę. No i cieszcie się razem ze mną. Z najważniejszych zmian na Łysej, no to wszystkie kickery zostały odsunięte od lądowań. Zrobiło się mega twardo, przez co prędkości się pozmieniały. No i wszystko musiało się cofnąć. Na pewno została dobudowana treningóweczka. Ona była już na jesień, ale teraz ostatnio wjechał nam nowy kickerek. Rozmiar taki sam jak był, tylko Turbo postarał się, żeby działał jeszcze lepiej niż poprzedni. Świeży kickerek, treningóweczka. Ona tam będzie miała ze 3 metry przelotu, fajnie, żeby się rozjeździć na początek dnia. Idziemy dalej, pokażę wam, co tam się jeszcze podziało. Panie prezesie, to co się głównie zmieniło? No wszystko jest większe, no. Bigi speeder. No tak jak to Clarkson mówi, speed and power, no to Soczek mówi większe, lepsze. No, może i ma rację. No i tutaj mamy pierwszą. Tutaj z bandy kolega tutaj miejscowy, to gdzieś tam wkleję jego nazwę na Instagramie, mierzył prędkości i wygląda na to, że na pierwszą hopę najeżdżamy z prędkością około 40 km na godzinę. Na końcu bandy właśnie mu wyskoczyła taka prędkość. Idziemy jeszcze zobaczyć na górę, bo tam się też zmienił na pewno step down troszeczkę i już wam pokażę, co tam się stało. Względem zeszłego roku na pewno, tak jak wszystkie hopeczki, step down też został troszeczkę odsunięty do tyłu. A najważniejsza zmiana, nowa sklejeczka. Za chwileczkę sobie to przetestujemy, najpierw jakaś mała rozgrzeweczka na treningówce. Bo przecież nie można od razu porywać się z motyką na księżyc. Dobra, to można coś tam wystartować. No kurde, to jest fajna wyrzutnia. Urwało się mocowanie od GoPro, ale no nic, może wytrzyma. Ale kasztan trochę z tego wyszedł. Klepie tak w górę, że tu się robi powolnego flipka normalnie. Po szybkiej rozgrzeweczce można sobie już tutaj skoczyć tą dużą. Jesteśmy na górze, wszystko jest powiększone, mówią, że jest szybko, ale widzę, że na fullach tam jakąś korbę trzeba wcisnąć. No to zrobimy sobie taką objazdówę. Zobaczymy, jak to wygląda. Są jakieś nieduże podmuszki wiatru, ale chyba się nie ma co przejmować, bo nie w takim wietrze się latało, nie? No klasycznie na mordę. Trochę za wolno pojechane, poprawiamy, lecimy całość. Wow. Zapasy prędkości są. Przynajmniej tak Soczek mówi, ale tu korbę trzeba zapierdolić taką z całej siły. W sensie tam po step downie. O kurde, patrzcie. No, to jest ten. Wow. Dobra, no są zapasy duże. Te korby to tam niepotrzebne były. No dobra, to wiemy tyle, że przed jedynką dwie korby, takie solidne. Potem na chillku i prędkości super. No i fajno. Kurde, ale jest zapasik fajny. No, to można faktycznie sobie, kurde, teraz latać. Tutaj macie Olka, tutaj wkleję sobie jego Instagrama gdzieś i zobaczycie, jak się szybko na łysej jeździ. O, jakiś ciapąg. Dobra. Ja ostatni. Czyli ja drugi. Dobra. Ale był. Dobra, i mamy tutaj ładnie, ładnie, fajnie. Fajnie, podobało mi się. A z takich ważniejszych ogłoszeń to sterówka mi się znowu wpikała, zaczęła obracać, więc Pawełek poratował. Dziękuję. Proszę bardzo. Trójeczka, lądowanko rozkopane. W końcu będzie można coś pokatować. Super płonka! Olkowi się super spodobał, będzie próbował, to mu go tam nagramy. Ale ja jeszcze na próbę. Ale takiego lepszego Supermana. Takiego odjechanego może. O nie! O nie! A, za bardzo chciałem. Dobra, pojedzie Olek. Dawaj Supermana! Ło! Żabka, ale jest na platformy. No, to są fajne próby, bo po troszeczku i będzie miał fajnego, prostego, elegancko. Fajno. lepiej, za mało na mordę. Niby coś tam niby mocniej zaczęło dmuchać, ale jak to mówię, jak teraz mi chłopaki mówią, jak Adolf Silva na Dark Westie. No czysto teoretycznie tak, mocno na mordę. O kurwa, ale zakis. Aj, spadł koło roweru, kurde. A to już było tak, tak było prawie. Na mordę, siodełeczko, nóżki. O, z takimi klinami co mogę, kurwa, do dupy na raki. Ale już było wskakiwanie na rower. To mnie poniosło. O kurde. No właśnie podobny sposób Adolf Silva to robił, ale na 30-metrowej hopie. No nic. Zmęczyło mnie to. Chyba se dam na razie spokój. Pojadę gdzieś to pokatować na dirtóweczce, żeby wyczuć o co tam dokładnie kaman, bo na zjazdówie ciężki ten rowerek i jakoś tak nie mogę, no nie wiem, ciężko mi się tutaj zgrać z nim, żeby to wyglądało. Ale patrzcie, jakie to jest ogromne w ogóle. Przecież kurde. No nic, na razie chyba dzisiaj sobie odpuszczę jaski, bo się trochę obtukłem tutaj. Jakieś jazi sobie zrobiłem, te nieprzyjemne. Zaczyna boleć, ale bez większych uszkodzeń. A za chwilę jeszcze ogłoszenia parafialne. O, czerwony, bo szybki. Z ogłoszeń parafialnych, tak, będę nagrywał materiały w tym roku. Jeszcze nie wiem, w jakim to będzie systemie, ale podejrzewam, że nie częściej niż pewnie 2 vlogi w miesiącu. 2. Na pewno będziemy robili akcję z Matizem. Właśnie z taką bestią. Kwestia jest taka. Załączę wam tam link do zbiórki. Jak uzbieram jakąś sensowną kwotę i kupię sobie Matiza, tak naprawdę kupię nam Matiza, to zrobimy jakieś głupie rzeczy. Na pewno sprawdzimy test wytrzymałości, jak szybko się rozpędzimy w terenie, spróbujemy nim skoczyć, test dachowania, jakieś zderzenia, byle nie za mocno, bo tam nie ma strefy zgniotu. Ogólnie to uderzasz przodem, a o tak, gdzieś tu się kończy strefa zgniotu. A na razie co? Widzimy się w następnym odcinku. A kto dotrwał do końca, to niech napisze, czy bardzo się roztyłem. Elo!